Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję na wstępie za obejrzenie ostatniego filmiku. A dzisiaj będzie temat bardziej sędziowski. Pytanie, które zadaję, to czy sędzia MMA powinien trenować? No i od razu chciałbym Wam odpowiedzieć, że według mnie sędzia MMA powinien trenować. Jeśli chodzi o mnie, to 5 lat temu miałem pierwszą walkę, którą sędziowałem. I była to walka na Spartan Wear. No i wtedy już trenowałem około 5-6 lat brazylijskie jiu-jitsu. Miałem podporowy pas w brazylijskim jiu-jitsu. Miałem już wtedy odbyte dwie walki amatorskie MMA. No i też bardzo dużo walk w brazylijskim. Jeśli o to chodzi, no to doświadczenie, które miałem i też to, że interesowałem się bardzo MMA, bardzo dużo walk oglądałem. Pomogło mi w tym, żeby jakoś tam w miarę ogarnąć to sędziowanie na samym początku, gdzie naprawdę, jeśli chodzi o moją wiedzę w porównaniu do tego, co teraz jest, no to była znikoma. Wydaje mi się, że osoba, która jest w klatce z zawodnikami, no musi trenować, musi cały czas być w dobrej formie. Wydaje mi się, że powinna bardzo dobrze znać parter. W dobrym stopniu znać clinch zapaśniczy, szczególnie pod ścianą, w jaki sposób to wszystko wygląda. No i też stójkę. No bo też jakby to trenowanie stwarza w nas takie odruchy i wiemy, który zawodnik jakby pracuje, który zawodnik ściemnia, czy zawodnik jest w stanie jeszcze wyjść z danej sytuacji, czy nie jest w stanie wyjść. Kiedy trenujemy, jesteśmy w stanie przewidzieć kolejne ruchy danych zawodników, szczególnie kiedy właśnie są w clinchu albo w parterze. No i też jakby osoba, która jest sędzią, powinna bardzo mocno interesować się tym sportem, oglądać walki i wyciągać z nich dla siebie co najlepsze. Często też zdarzają się takie sytuacje, w których zawodnik po odcięciu, po nokaucie i po przerwaniu sędziego dalej myśli, że jest we walce i dalej próbuje walczyć. No i też dobrze, żeby właśnie ten sędzia wtedy miał takie odruchy i był w stanie się obronić przed tym zawodnikiem, no bo też to się może skończyć źle. Ja na przykład miałem taką sytuację, że na jednym ACB, chyba nawet to było w Polsce, że zawodnik dostał nokaut, ja przerwałem, on nadal się kręcił do mojej nogi. Chyba nawet tam szedł po skrętówkę. No ale właśnie dzięki temu, że trenuję, byłem w stanie z tego uciec, jakoś go tam sobie skontrolować. Także takie sytuacje się zdarzają. Wrzucę tutaj linki do sytuacji właśnie takich, w których sędzia przerywa walkę, a zawodnik walczy dalej, no i tam zdarzają się różne rzeczy. No i chyba to by było na tyle, także wydaje mi się, że trenowanie bardzo pomaga, jeśli chodzi o sędziego. No i raczej każdy z nas, sędziów, powinien trenować, szczególnie te osoby, które pracują jakby w klatce. No bo tak jak powiedziałem wcześniej, no jest to wtedy o wiele lepsze dla nas, no i możemy przewidywać te ruchy danych zawodników. Dobra, to by było wszystko. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.